Witam serdecznie dzisiaj na naszym kanale. Dzisiejszy film powstał po naszym filmie o trendach z 2024 roku, na który serdecznie zapraszam. Tam opowiadam, dlaczego 2024 będzie rokiem zmian, szerszych możliwości i jak wygląda ogólnie rynek po naszej aukcji 45, ponieważ dzisiaj jesteśmy bogatsi o wiedzę na przestrzeni ostatnich tutaj 6 do 9 miesięcy, ponieważ od ostatniej aukcji, którą organizowaliśmy, internetową, przedostatnią, przepraszam, minęło 6 miesięcy, potem 3 miesiące i teraz w zeszłym tygodniu była aukcja premium, która dała nam ostatnie wyniki i wtedy właśnie byliśmy w stanie przygotować dla Państwa podsumowanie roku 2024, a dokładnie trendów. Natomiast dzisiaj chciałem odpowiedzieć na bardzo ciekawe pytanie, które również się pojawia przy takich właśnie filmach, gdy opowiadamy o trendach. Dlaczego inwestorzy cenią coraz bardziej numizmatykę na przykładzie innych, tych starych, alternatywnych inwestycji? Więc jeżeli zaczynamy o alternatywnych inwestycjach, to pierwsze, co się kojarzy, to oczywiście sztuka. Jest to pojęcie, które od zawsze gdzieś tam istnieje na rynku. Sztuka, czyli obrazy, malarstwo, szeroko rozumiane rzeźby, duży format. Natomiast jak widać, te alternatywne inwestycje bardzo mocno urosły w czasach pandemii, czyli tutaj mieliśmy ogromny napływ kapitału, również skorzystała na tym sztuka, gdzie po prostu wszyscy klienci rzucili się na przedmioty ze sztuki i kupowali wszystko na aukcjach, co tylko wpadło w ręce, dosłownie. Natomiast jeżeli chodzi o sztukę, tu będę pokazywał na tym filmie różnicę pomiędzy numizmatyką a danymi aktywami, które można nabywać, jeżeli chciałoby się inwestować. Jeżeli różnice, to na pewno tutaj trzeba zaznaczyć, że antyki, czyli można powiedzieć obrazy, sztuka, czyli tutaj rzeźby, na pewno długofalowo przyniosą zysk, natomiast trzeba też tutaj zaznaczyć, że na pewno jest niższa płynność niż tutaj w przypadku numizmatyki naszej pięknej. Ponieważ jeżeli chcielibyśmy sprzedać dany obraz, rzeźbę, to niestety na pieniądze musimy czekać czasem tygodniami lub miesiącami, ponieważ odbywa się to wyłącznie prawie przez aukcję. Jeżeli chodzi o sztukę, bardzo rzadko trafia się nam klient, który zakupi daną rzecz za wartość rynkową i zapłaci gotówką. Przeważnie takie przedmioty są sprzedawane na aukcjach. Jest to trochę inaczej w numizmatyce. Tutaj wartościowe, cenne walory, nie ma problemu, aby sprzedać za gotówkę. Czyli przychodzicie do nas do firmy, pokazujecie nam dukata Batorego bądź dukata Zygmunta III, którego wyceniamy na 100 tysięcy złotych. Możemy od razu zapłacić 70 tysięcy złotych czy 80 tysięcy złotych, bądź też przyjąć go na aukcję, wypłacając podobną zaliczkę i wtedy, ponieważ zaliczki się wahają między 50 a 70%. Więc jak widać, jesteśmy tak pewni tych cen i taki jest wspaniały, stały popyt na te walory numizmatyczne, że nie ma tutaj strachu, obawy przed wypłacaniem takich zaliczek, więc ten popyt jest bardzo stały. Co warto zaznaczyć, rynek numizmatyczny w stosunku do rynku sztuki, tych aukcji, jest dość młody. Jeżeli tak mamy powiedzieć o aukcjach, to w latach 90. odbyły się pierwsze aukcje w Polsce tych numizmatów szeroko rozumianych, czyli monety, medale, banknoty, falerystyka. Natomiast to nie były aukcje tego kalibru, co zorganizowaliśmy od 2010 roku. Prestiżowy hotel, możliwości licytacji przez zagranicę, licytacja w kilku językach, była to w prestiżowym hotelu, na żywo, goście z całego świata, drukowany katalog rozsyłany na cały świat. To jest norma na świecie, natomiast w 2010 roku to była dość duża różnica. Dlatego rynek sztuki, tych aukcji antyków ma o wiele większą historię. Natomiast trzeba zaznaczyć, że rynek numizmatów jest równie stary, jeżeli chodzi o cały rynek kolekcjonerstwa, jak sztuka, ponieważ warto tu zaznaczyć, że już kolekcje numizmatyczne były budowane przez naszych królów. Już tutaj rodzina Wettynów, czyli August II Mocny i August III Sas, posiadali gabinety numizmatyczne. Następnie Poniatowski gabinet numizmatyczny. Więc tutaj numizmatyka w tym XVIII wieku już bardzo mocno się rozrosła. Więc ten rynek jest młody, co oczywiście daje, jeżeli chodzi o aukcje, daje potencjalne możliwości, szersze jeszcze tutaj niezbadane tematy, jak na przykład falerystyka, która kilka lat temu okazała się niesamowitym czarnym koniem tutaj, jeżeli chodzi o kolekcjonerów. Natomiast falerystyką jest ten problem, że jest bardzo mało fajnych walorów dostępnych na rynku, dlatego jak coś pojawia się na rynku, to ogromna rzesza klientów od razu startuje do licytacji. Więc numizmatyka, można powiedzieć, że jest to taka siostra lub brat sztuki tej szeroko rozumianej.
Natomiast jeżeli miałbym wybrać, to jest to numizmatyka ze względu na gabaryt. Taka moneta, którą tutaj trzymam w ręku, jest to 200 tysięcy złotych, mieści się to w kieszeń, możemy to przewieźć, natomiast tutaj sztuka przeważnie jest wielkich gabarytów, płynność jest o wiele większa i to, co odróżnia najbardziej numizmatykę od sztuki, to możliwość wyszukiwania w archiwach. Czyli jeżeli mamy na przykład tutaj inną monetę, mamy Orta z 1615 roku, wchodzimy na nasze bezpłatne archiwum na archiwumniemczech.pl, wyszukujemy sobie, wpisujemy Ort 1615, widzimy wyniki. Ta moneta osiągnęła tyle w 2010, tyle w 2011, tyle w 2012, 13, 14. Wchodzimy na inne domy aukcyjne, wtedy mamy porównanie cenowe, więc to wszystko pięknie widać. Dodatkowo mamy na stany zachowania, bo trzeba pamiętać, że sztuka, tam są przedmioty jednostkowe. Obraz był namalowany, można powiedzieć, przez jednego artystę, w jednym momencie nie było to powielane. Natomiast tutaj takich ortów z 1615 roku na rynku może być 100, może być 200, może być 300 i wtedy mamy te wyniki coraz większe i mamy większą dokładność, jeżeli chodzi o wyniki. To jest naprawdę duża różnica, bo każdy robiąc zdjęcie takiej monety jest w stanie znaleźć ją w internecie i mniej więcej oszacować swoją wartość. Ja na przykład, jeżeli bym się nie interesował sztuką, na względu na naszą rodzinę, interesuję się sztuką i tą sztuką dużych gabarytów i tych mniejszych, naszą piękną numizmatyką, to oczywiście trudno byłoby mi wycenić dany obraz bądź rzeźbę, ponieważ mógłbym się na tym nie znać. W monetach jest to o wiele łatwiejsze. Bierzemy telefon, klikamy, wyszukujemy bądź wchodzimy do nas na archiwum, wstukujemy ORT 615 albo nawet widzimy cokolwiek, jakiś napis przepisujemy, Google to pomoże to znaleźć. Więc numizmatyka tutaj jest, uważam, na lepszej pozycji.